Witam serdecznie i zapraszam do zapoznania się z kolejnym moim filmem. Tym razem z badań operacyjnych chciałam Wam coś pokazać takiego jak wyznaczanie punktów w obszaru rozwiązań dopuszczalnych na podstawie ograniczeń, które mamy w programowaniu liniowym. Jeżeli mamy typowe ograniczenie, że tu jest liczba przy x1, druga liczba przy x2 jest znak mniejsze bądź równe 60, czyli inny wynik przykładowy, to my musimy wyznaczyć dwa punkty, w których pierwsza współrzędna najwygodniej będzie przyjęta za 0, to będzie współrzędna x1. Musimy określić, jaka będzie wartość współrzędny x2 w punkcie, który będzie tworzył nam to ograniczenie. Żeby dowiedzieć się, jaka tu jest współrzędna, przyjmujemy założenie, że x1 równa się 0, czyli 3 razy 0, tego w ogóle nie ma i zostaje nam 10x2 przyrównane do 60. Oznacza to samo, że x2 to 60 dzielone przez 10, a więc w tym momencie mamy 6. Teraz odwracamy sytuację. Zakładam, że druga współrzędna będzie x2 równa 0, a więc w tym momencie pytanie, ile wynosi współrzędna x1 do narysowania takiego ograniczenia na układzie współrzędnych. Więc jeżeli x2 jest 0, to 10 razy 0, to jest wiadomo, daje 0, czyli 3x1 równa się 60, a więc pojedynczy x1 musi się równać 20. W tym miejscu wpisujemy sobie 20. Tak samo postępujemy, jeśli znak jest przeciwny, czyli nie jest mniejszy od 60, tylko powyżej 80. Raz zakładamy, że wyzerowane jest x1, raz zakładamy, że wyzerowane jest x2. Jeśli wyzerujemy w tym ograniczeniu x1, to 4 razy 0 to jest 0 plus 20x2 równe 80 będzie musiało nam dawać równe 4. x2 równe 4. Jeżeli teraz za x2 przyjmiemy 0, czyli w tym miejscu byśmy wpisali 0, to mamy 20 razy 0, to daje 0 i 4x1 równe 80, oznacza to tyle, że tutaj też musimy mieć 20. To były dwa typowe ograniczenia, gdzie zarówno po lewej stronie naszych ograniczeń, jak i po prawej stronie naszych ograniczeń mamy jakieś konkretne wartości niezerowe, czyli po prostu różne od zera. A co w przypadku, gdy choć po jednej ze stron pojawia się 0? Oznacza to tyle, że naturalnie ja tutaj mogę powiedzieć tyle, że to jest nietypowe ograniczenie, bo jaką liczbę tutaj bym nie wstawiła, to i tak przemnożone razy 0, 5x2 musi dawać 40, a więc samo 5x2 równe 40 daje mi x2 zawsze równego 8, jaki wynik by tam nie był. Ale żeby nanieść takie ograniczenie, najlepiej będzie to linia żadna pod kątem ani rosnąca, ani malejąca, to w tym momencie za x1 mogę podstawić raz 0, a raz inną, dowolną, zaznaczam dowolną liczbę, taką, która będzie nam pasowała do wykresu. I tak zaznaczone punkty to są punkty pierwszego ograniczenia, drugiego ograniczenia i trzeciego ograniczenia będziemy nanosić na układ współrzędnych. Ja kończę omawianie tego elementu. Dotyczyło ono wyznaczania współrzędnych punktów, które będą tworzyły nam obszar rozwiązań dopuszczalnych. Jeżeli potrzebujecie się ze mną kontaktować, możecie pisać na zadania. projekty@wp.pl. Ja Was serdecznie pozdrawiam i zapraszam do oglądania pozostałych filmów i subskrybowania kanału.